Cześć, z tej strony Patryk Szulc. W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Karo. Karo zajmuje się od wielu, wielu lat już działalnością hazardową i to właśnie o hazardzie lat 90. będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór, Państwu. Pierwsze moje pytanie jest takie, jak wyglądały te gry hazardowe lat 90. Jakie gry były najpopularniejsze w tamtym czasie? No to mocno się zapędziłeś czasowo, bo to nie chodzi o lata 90. W latach 90. już były normalne kasyna. Pierwszym kasynem w Polsce było typowe kasyno amerykańskie, Queens Casino, bardzo znana w Vegas sieć. Gry w Polsce były, mówimy o grach do 89 roku, czyli do końca socjalizmu, do przemian ustrojowych, bo dopiero po przemianach, po zmianie ustrojowej weszły kasyna. Natomiast gry jako takie były od wojny. Ja zetknąłem się z hazardem w wieku 15 lat. Wtedy były, dzisiejszym językiem mówiąc, szulernie, w co się grało. Były tak zwane, składały się komplety. Bo ludzie, miasto grało w pokera. W pokera pięciokartowego, nie tego, którego dzisiaj widzowie znają. Mówię o hold'em poker. O pokerze, w którego się grywa w turniejach. Nie, to był stary, ten pięciokartowy poker. To była jakby jedna kategoria. Druga kategoria to były te szulernie, gdzie się grywało w bakarata. Mówiąc inaczej, w baka, no bo bakarata, bak to jest niewielka różnica. Była to gra wzajemna, gdzie gracze grali między sobą, a organizatorzy brali tak zwaną kaniotę, czyli procent od schodzącego banku. Gra dzisiaj praktycznie dzisiejszym graczom, hazardzistom zupełnie nieznana. Prosta gra, ale bardzo taka żywa, interesująca, bardzo fajnie się w to grało, dobrą atmosferę ta gra wytwarzała. I jakby trzecią kategorią to były rulety. No, miasto wtedy naprawdę wspaniale grało w tą ruletkę, dużo grało w ruletkę. To była taka ruleta, wiesz, jak można zobaczyć atmosferę tej rulety w filmie Sztos. Znakomicie to jest pokazane. Zresztą powiem Ci taką ciekawostkę, że koło tam pokazane do rulety jest kołem oryginalnym. No, zostało zostawione przez Pershinga u Andrzeja A. Ono się potem znalazło u Nikosia. I Nikoś, pomagając przy wkręceniu sztosu, po prostu udostępnił tą ruletę. Mówimy o tej, kiedy Eryk wyjeżdża w trasę i gra, bo kiedy wraca, już jest inne koło, ja nie znam tego koła, nie mam pojęcia, skąd ono się wzięło, natomiast to pierwsze, to jest to koło oryginalne. To jest jakby te trzy takie gry, które przyciągały najwięcej graczy, czyli poker, bakarat, bak, inaczej mówiąc, i ruleta. Grywały się jeszcze, ja zresztą do dzisiaj gram w derby. To jest dla graczy, którzy nie znają tej gry, a bardzo mało osób ją zna już w tej chwili, to jest żydowski tysiąc. Gra, która polega na myśleniu, sprycie, czujności. To jest najlepsza gra hazardowa wzajemna, gdzie gra dwóch graczy, można grać we trzech, ale to nie ma sensu, bo może zacząć dwóch grać na jednego i wtedy ten jeden jest bez szans. Natomiast jeżeli chodzi o grę wzajemną, jeżeli gra dwóch graczy, jest znakomita. Moja córka dzisiaj grywa ze mną w tą grę, bo się nauczyła. To jest dosyć duża sztuka. Do dzisiejszych kasyn ma to się, powiem Ci, że nijak, dlatego że już nie ma tej atmosfery przy stole. Więc tam przywiozłem do studia specjalnie ruletę bardzo zbliżoną, z jakiej korzystaliśmy. Oczywiście na tej by się nie dało w szulerniach profesjonalnie grać, dlatego że nie ma łożyska i tutaj sparowanie, że tak powiem, byłoby problemem. Laut był zupełnie inny, bo lauty żeśmy robili sami. To jest laut przykładowy, żeby widzowie mieli pojęcie. Był troszeczkę większy, specjalnie żetonów nie położyłem, bo wiesz co?
opowiadałem w którejś z książek, chyba to było zanim Pershing został Pershingiem, wiesz, masy. Opowiadałem, jak to było. Wiesz, czego żeśmy używali jako żetonów? I gdybyś na to nie wpadł. Znaczy, teraz to już wiesz, bo książkę czytałeś. Pchełek, normalnych pchełek. Praca dzisiejszego krupiera, bo dzisiejszy krupier kasynowy to był odpowiednik tego, co wtedy prowadzący grę robił, była bardzo ciężka. Pchełki są małe. Trzeba było to liczyć, trzeba było pilnować, żeby gracze nie podrzucali żetonów, bo to pchełki były właśnie żetonami. To była zupełnie inny czas, zupełnie inna atmosfera. Wiesz, poza tym te gry były znacznie grubsze, bo pieniądze krążyły w mieście. Taksówkarze zarabiali od cinkciarzy, od restauratorów, od gości hotelowych, zostawiali w grach, my żeśmy kupowali za to dolary, ja potem też cinkciowałem, no to przecież te pieniądze krążyły. Potem jak przyszły kasyna, jednak wyssały te pieniądze z miasta. Wiesz, o kasynach może ci później opowiem, na razie wróćmy do tamtych czasów i tamtych gier. Moim profesorem od gier był Marek Gruby, Marek Mintzberg, mogę się ujawnić jego nazwisko, niestety nie żyje. To był jeden z najlepszych graczy i on po prostu wprowadził mnie w to środowisko graczy, ponieważ od zawsze w moich żyłach płynął hazard. Choć nie jestem hazardzistą, jestem graczem, a to jest duża różnica. Teoretycznie dla człowieka z boku jest ona niewidoczna. No, hazardzista od gracza różni się tym, że gracz ma plan wejścia do gry i wyjścia z niej. Natomiast hazardzista gra po to, żeby grać. Bez znaczenia jest to, czy będzie wygrywał, czy będzie przegrywał. No i właśnie tego typu graczy najwięcej w tamtych czasach szulernie gromadziły wokół siebie. Dzisiaj zresztą w kasynach jest podobna sytuacja, ale jest to jakby troszeczkę inny przekrój społeczny, bo w kasynach spotykają się wszystkie grupy społeczne. Natomiast w szulerniach było to grono zamknięte. Nie możemy zapomnieć też o moich ukochanych wyścigach, na których trzymałem zakłady przez lata. Miałem dwóch graczy, takich głównych, Pershinga i jego brata, ponieważ panowie się z nieznanych mi do końca przyczyn nienawidzili wręcz, więc ustawiali gonitwy przeciwko sobie. No wiadomo, że dwóm przyjść nie może. No i dlatego to byli moi najlepsi klienci. Bo Pershing był graczem z krwi i kości. Zawsze to powtarzałem, że został gangsterem z przypadku, to przez spirytus. Podejrzewam, że gdyby nie ta historia ze spirytusem, gdyby nie te przypadłości gangsterskie, do dzisiaj by żył, do dzisiaj by grał, już dawno byłby legalny, no bo wiadomo, w tamtym czasie robił przeróżne interesy, ale nie były to interesy gangsterskie, nie były to interesy mafijne, zresztą takie pojęcie w tamtym czasie nie funkcjonowało. Funkcjonowało pojęcie miasta, a to były zupełnie inne relacje, zupełnie inne. Mówisz o tym, jak działa koło do ruletki, a może prościej będzie, jak po prostu pokażesz to naszym widzom do kamery. Jasne. Z tej ruletki można byłoby naprawdę korzystać, gdyby nie to, że nie ma łożyska. Tutaj powinno być dwa łożyska, jedno górne, drugie dolne, dlatego że koło musi chodzić gładko. Tutaj jest pewien problem, wiesz, ja go dość długo nie używałem, ale widzisz, ono się zatrzymuje, a ono musi chodzić, dopóki kula nie wybierze sobie numeru. Ale posłuchamy szumowali. Zobacz. Widzisz, niestety koło się zatrzymało wcześniej niż kula i to jest problem. Na tym to polega, po prostu potrzebujemy, żeby tak jak w szuleniach to było, to myśmy mieli na dwóch łożyskach i wtedy to koło chodziło gładkie. Dzisiaj jakby byli ze mną w kasynie, widzieli, że pomimo, że numer został określony już przez krupiera, robione są wypłaty, cały czas to koło chodzi, ono się nie zatrzymuje. No i teraz
mówiłeś o tym, że te kasyna troszeczkę inaczej wyglądały w tamtych czasach, a inaczej dzisiaj. No wtedy też duża część kasyn była no, nielegalna i jak one wyglądały, bo... Wszystkie były nielegalne, nie było dużej części. Jedynym legalnym kasynem jest to w tamtym czasie, to były salony gry, bo nie wszędzie była ruleta, był blackjack i były automaty na promach. To tylko tyle. Skąd miasto miało na tamte czasy wiedzę w ogóle o grach? No ruleta jest znaną grą, ma paręset lat, wymyślił ją Pascal. Tutaj nie ma większego problemu, bo tradycja gry w rulety była już przed wojną w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o Baka, no Bak został przywieziony z zachodu, z Francji. Przecież ówczesne miasto, to byli bardzo bogaci ludzie, jeździli za granicę, przywieźli tą grę i w ten sposób Florian zaczęło się grać w Baka i obiecuję tobie i widzom, że przy następnym okazji, kiedy będziemy robić program o podobnej tematyce, przywiozę karty i pokażę, na czym ta gra polegała. Dobra, no i teraz te kasyna były wszystkie nielegalne, no i w związku z tym one no, na pewno wyglądały nieco inaczej niż te, które dzisiaj my mieliśmy okazję być w Sopocie, w kasynie przy hotelu Sheraton, z tego co pamiętam. No jak one wyglądały, czym one się różniły od tych dzisiejszych już legalnych kasyn? Na wstępie sprostuję, przypomnij sobie, byliśmy naprzeciwko Sheratona, byliśmy w hotelu Grand. To w kasynie, do którego mam słabość. Poprzednie kasyno było piętro wyżej, z oknami na morze, które nad ranem zawsze obsługa w lecie otwierała. Przepiękny widok zresztą. Możemy to kasyno zobaczyć również w sztosie, kiedy gra w czasach współczesnych właśnie w ruletę. Bardzo to jest dobry przykład. Można zobaczyć kasyno właśnie w sztosie, kiedy Ery gra i tą szulernię, o której my mówimy, ale skoro koniecznie chcesz, to oczywiście, że ci opowiem i widzą, na czym polegała różnica. Pierwszą różnicą był sprzęt. Drugą różnicą było to, że przychodziło zamknięte, znane sobie grono. Po trzecie zaś te gry miały jakby czas nieograniczony, często trwały po dwie doby. Atmosfera tej gry dziś jest nie do odtworzenia, jest niepowtarzalna. Myśmy wtedy posługiwali się zupełnie innym językiem. Gracze kazardziści posługiwali się zupełnie językiem innym niż dzisiejsi gracze. Językiem, który dla dzisiejszych graczy byłby niezrozumiały zupełnie. Na przykład w Baku, gdybym ci wrzucił taki termin futiraż, rozumiałbyś, o co chodzi? A tu chodzi o słowa futrować, czyli ładować, nakarmić na siłę gracza. Bankier mógł, mając 8 lub 9, czyli mały szlagier lub wielki szlagier, mógł ładować karty graczowi. To był właśnie futiraż. Choć w zasadzie powinien od razu pokazać, że ma mały lub wielki szlagier, bo bakarat to są dwie figury, czyli zero. Tam gra jest od 0 do 9. Grać na klawo, nie dla każdego jest to zrozumiałe. Czyli grać na 100%, grać na pewno. Ustawiało się tak zwanego wilka. Wiesz, rozumiesz, o co chodzi? A no widzisz. Skrzynka z kartami, gdzie jest 7 talii kart. Wystarczyło mieć drugą skrzynkę i zrobić sprytną podmianę. Albo początek, parę dziesiąt rozdań mieć ustawionych. I kiedy ja trzymam bank, zaczynam wykładać karty, ja wiem, co ty masz. Czy będziesz dobierał, czy nie będziesz dobierał, ale ja za każdym razem będę miał wyżej. To jest grać na klawo. I całe mnóstwo innych terminów, które dzisiaj po prostu nie funkcjonują. Dzisiaj w kasynach idzie gra jakby taśmowo, bez wielkiego... Nie ma tej atmosfery, stary, no byliśmy, widziałeś, że stoi klupier, który przypomina mi pracownika zakładu pogrzebowego. Stoi i rozdaje karty. I nic się więcej nie dzieje, nie wprowadza życia. A gracze siedzą, potwarci i dokładają, że to albo je dobierają.
Przy rulecie to samo. Są kupierzy oczywiście, którzy potrafią prowadzić tą grę i ta gra się jakby wtedy zawiązuje, bo jest coraz więcej graczy. Albo któryś z graczy wprowadza życie do gry, widziałeś, ja gram żywiołowo, komentuje, bawię się. Po prostu ta gra wtedy jakby jest taka barwniejsza. Kasyno jest przedsiębiorstwem, w którym tak naprawdę krupierzy przychodzą jak do fabryki, do pracy. Oczywiście mają skrzynkę z tipami, no od razu wyjaśnij mi, co to jest tip, to jest forma napiwku, gracz jak wygrywa i ma chęć, ma gest, to rzuca krupierom tip, oni to potem dzielą między sobą. Na tym polega ta różnica, ale odsyłam widzów, ponieważ się podparłem filmem Sztos, to odsyłam Państwa do obejrzenia tego filmu, ponieważ korzystamy też z jego fragmentów, więc proszę zobaczyć, na czym, jak wyglądała ówczesna szulernia, jak wyglądało też kasyno pokazane w Sopocie. Tam też jest jeden fragment, opowiadałem tobie i Państwu o Derdzie, kiedy Eryk wchodzi właśnie do jednej z takich szulerni, gdzie lampa jest obwieszona gazetami. Wchodzi, przypomnij sobie, ty też powinieneś to pamiętać, Midas, karty do Derdy. Mhm. To jest właśnie o tej grze mówiliśmy. No, teraz wracając do tych nielegalnych kasyn, które no, dominowały, czy jak mówiłeś, były tylko nielegalne kasyna w latach 90. Wspominałeś, że nie wiem, no, ruleta była powiedzmy u Nikosia, że w takich kasynach bywał Pershing, tak? A jacy jeszcze ludzie, szczególnie chodzi mi o tych ludzi ze świata przestępczego, z ówczesnej tej grupy Pruszkowskiej czy innych temu podobnych grup, kto z nich bywał w tych nielegalnych kasynach? Stary, tłumaczyłem ci już wcześniej, że nie było pojęcia grup do 89 praktycznie roku, wtedy kiedy były te szulernie. Było pojęcie miasta. Mhm. Wtedy ludzie, którzy byli później związani z grupą Pruszkowską, tak samo ludzie, którzy byli związani z grupą wołomińską, ożarowską, to wszystko było jedno miasto, jedni koledzy. Jedni cinkciowali, drudzy kradli, trzeci handlowali walutą, czwarci organizowali sprzedaż papierosów z Peweksu bądź z promów w knajpach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni się później stali przestępcami. No i jacy ludzie tam bywali w tych szulerniach, czy w tych nielegalnych kasynach? No z takich najbardziej znanych i czytelnych dla widzów i ciebie jako dziennikarza, jesteś bardzo ambitny i dociekliwy, już to sprawdziłem parokrotnie. Słuchaj, Pershing grywał, ale też organizował grę. W ogóle zatrzymajmy się na chwilę przy Pershingu, bo to jest warte opowiedzenia. Krążą przeróżne historie i legendy. Dlaczego Pershing miał ksywę Pershing? Opowiadają przeróżne głupoty. Akurat tutaj mogę na 100% Państwu i Tobie wyjaśnić, bo tę ksywę nadał mu mój profesor od gier, Marek Mintzberg. Wtedy, kiedy były te gry nielegalne, o których mówisz, to tak jak powiedziałem wcześniej, w jednym miejscu był poker, w drugim miejscu był bak, a w trzecim była ruleta, w czwartym też była ruleta. I Andrzej potrafił oblecić te wszystkie gry po parę razy. I kiedyś gruby mówi, on zapierdala jak Pershing. I tak się utarło, został Pershing. Był do 14 na wyścigach. O 17 już był na pokerze, o 19 był na baku, o 20 był na rulecie, o 21 z powrotem był na baku, a o 22 do rana był na następnej rulecie. Chyba, że gdzieś się zawadził na pokera po drodze. Słuchaj, swoje gry miał też Wańka z takich bardzo, bardzo znanych osób. Tutaj na Wybrzeżu była zupełnie inna historia, dlatego że tutaj do rulety należał Pershing, Andrzej A., wspomniany w książce u Masy lokalny watarz, a specjalnie nie ujawniam jego nazwiska, bo Andrzej żyje, grywa. Mieliśmy akurat pecha, bo nie spotkaliśmy go wtedy, kiedy żeśmy byli.
grywał, jak przyjeżdżał do Polski Janek Baron, to dawny wspólnik Nawrota, też nie ujawniam jego danych, bo też żyje i Jasio się ma bardzo dobrze. Któż tam jeszcze, wracając do tej rulety na wybrzeżu, więc tutaj do Kanioty, o właśnie, o czym mówimy, do Kanioty, czyli do działki z tej szulerni należeli Persik, Andrzej, a Włodek Paczyński, pseudonim Paczka z Krakowa, nie wiem czy żyje, bo nie mam 2 lata z nim kontaktu, ale od tamtych czasów się z nim koleguje. I oni to prowadzili w Grandzie, wiesz, mieli opłaconego oficera Urzędu Bezpieczeństwa, czy Służby Bezpieczeństwa, bo to w różnych konfiguracjach ta nazwa ewoluowała. Natomiast to było zapłacone i ta gra się tam odbywała. W Zakopanem tak samo Persin kręcił ruletę, tutaj z Markiem Grubym, właśnie Mintzbergiem, tak samo bezpiecznik tam był opłacony. I dlaczego to były takie dwa święte miejsca? Właśnie on wie. To, co się stało później, kiedy Pershing zginął, że złamano tę niepisaną umowę, że w Sopot i w Zakopanem nie odbywają się żadne porachunki. Z tamtych czasów to właśnie przetrwało. Natomiast w Warszawie tutaj był przeróżny rynek, no bo te pokery, to tak jak powiedziałem, składały się komplety. U pułkownika to było takie znane miejsce, bak na Kępnej, no i rulety, tak zależne na pracy, często bywało, to było mieszkanie wynajęte, była dobra wódeczka, zakąska do tego i cała atmosfera, drzwi zamknięte i się grywało, gracz przyprowadzał gracza, tutaj jakby to było wszystko ustalone. No i wydaje mi się, że kwestie hazardowe, czy to dawniej, czy teraz, no nie wiążą się z jakimś wielkim, nie wiem, niebezpieczeństwem dla, powiedzmy, życia czy zdrowia graczy, a no mimo to do dzisiaj, jeżeli wypowiadasz się o tych sprawach, to występujesz w kominiarce. Dlaczego? Wiesz, tu już nie ma żadnej tajemnicy. W ostatniej części książki Masy ujawniono, jestem świadkiem pod ochroną, mam potrójne utajnienie danych. Jestem w trakcie procesów i zeznań, w związku z tym nawet nie wolno mi jest ujawniać wizerunku. Także tutaj nie ma to żadnego związku absolutnie z hazardem. A w tamtych czasach, poza tą swoją działalnością hazardową, no zajmowałeś się jeszcze innymi rzeczami, które tak naprawdę no, wiązały się bezpośrednio z pieniędzmi, tak? Czyli jakieś kwestie jakiegoś cięgciarstwa czy jakiejś wajchy. No, mógłbyś opowiedzieć, jak to w ogóle wyglądało, gdzie działałeś, jakie sposoby wykorzystywałeś, tak? I jacy jakby ludzie korzystali, nazwijmy to umownie, z twoich usług. Wiedziałem, że prędzej czy później o to zapytasz. Słuchaj, tak jak widzowie się dowiedzieli z odcinka o Sprokecie, ja odskoczyłem od grupy pruskowskiej mniej więcej w 1992 roku. Tutaj jest sprawa jasna i prosta, ja nigdy nie byłem bandytą. To zupełnie inna kategoria jest przestępstw, wiesz. Ja byłem zawsze złodziejem, bo tak nazywajmy rzeczy po imieniu. To była normalna kradzież. To, czy ona się odbywa, wiesz, w białych rękawiczkach, czy ona się odbywa w inny sposób. Kradzież jest kradzieżą, z tym, że no nigdy nie można było mnie zamieść na tą samą stertę. Ponieważ zanim powstała w ogóle grupa pruszkowska, ja znałem tych ludzi, a bardzo blisko się zawsze kolegowałem z Kiełbasą i z Masą. I jakby zostałem w tej grupie, tam z Wojtkiem P. się również kolegowałem, Wojtek P. jest graczem, przecież rozmawialiśmy o rulecie i to był taki jakby epizod, zresztą wyjście z tej grupy, zanim zacząłem dokonywać poważnych przestępstw, umożliwił mi właśnie Masa i Kiełbasa. Tam doszło do odrodnego spięcia, ponieważ nie chciałem prowadzić tyle ze spirytusem, więc odskoczyłem od tej grupy, ale powiem ci jako ciekawostkę, że zanim jak ja już zacząłem latać na wajchę,
to na Wajchę jeszcze Wańka latał. I tutaj stąd moja znajomość, że tak powiem, tego późniejszego świata mafijnego praktycznie w całej Polsce, bo myśmy się znali po prostu wszyscy. A to, że część została gangsterami, część pozostała złodziejami, czy tak jak dzisiaj, od bardzo wielu już lat ja nie dokonuję przestępstw, prowadzę legalny biznes i to z dużym powodzeniem, jest zupełnie inną sprawą. Więc pytasz mnie o Wajchę, znowu odeślę ciebie i widzów do filmu Sztos. To jest klasyczna Wajcha. Wiesz, kwestie techniczne, manualne są bardzo ważne i tak, ja się zgadzam. Natomiast najważniejszy tam jest aranż, cały teatr. I to było tak naprawdę, pomimo że jest to przestępstwo i było przestępstwem, tak naprawdę sprawiało mi bardzo dużo przyjemności. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo był hipokrytą. To jest nieprawda. Sprawiało mi naprawdę dużo przyjemności. Ten teatr był naprawdę zabawny. Często nasze ofiary padały... nasze ofiary padały ofiarą swojej własnej głupoty, łatwowierności w tak komiczny sposób, że to jest ciężkie wręcz do opisania. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy techniczne, dla zasady ci ich po prostu nie pokażę, ani widzą, bo tutaj znowu się odwołam do obecnych czasów. Dziś już nie ma, przynajmniej ja nie znam, takich klasycznych złodziei. Albo ktoś chce handlować narkotykami, albo napadać, albo dokonywać przestępstw, bym powiedział, prostych. Tutaj trzeba było pomyśleć. Trzeba było stworzyć ten teatr. Trzeba było się nauczyć, wyćwiczyć ręce. Ja skończyłem z tym zawodem, bardzo dokładnie się powiem kiedy, w 2011 roku. To jest 5 lat temu. Do 2001 roku, przez blisko 30 lat, nie miałem komu tego przekazać. Dlatego tego nie pokażę. Uważam, że to jest przestępstwo, które już w tej chwili przeszło do historii, niech tak pozostanie. A jakiego rzędu kwoty ludzie wtedy wymieniali? To można było naprawdę na tym dużo zarobić? Tak, bo tutaj była kwestia tego, na jakiego, że tak powiem, w cudzysłowie, klienta się nastawiałeś. Bo można było spokojnie ukraść 100 dolarów na tak zwany pierwarot, czyli na podmiankę, na portfel, ale można było parędziesiąt tysięcy dolarów ukraść, korzystając z innych, że tak powiem, instrumentów, tak jak powiedziałem, dla zasady nie wiem, o co chodzi. Jednak z tego wszystkiego najważniejszy był aranż. Słuchaj, jedynym ryzykiem, które ja później wyeliminowałem, były pocięte papiery. Ja nigdy nie miałem żadnych pociętych papierów. Sprowadziłem to przestępstwo do takiej kategorii bardzo ciężko udowadnialnej, ponieważ miałem oczywiście w latach między 2004 a 2010 miałem 3 wpadki i po prostu dla zasady poczułem się pokonany przez przeciwnika, się przyznawałem, bo udowodnienie tego przestępstwa byłoby naprawdę niezwykle trudne w sądzie. To po pierwsze, po drugie zaś, tak jak ci powiedziałem, wykorzystałem pazerność ludzką i tak naprawdę, gdybym się uparł, to najpierw trzeba by moim ofiarom było postawić zarzuty usiłowania kradzieży, zanim dopiero mnie można taki zarzut postawić. Bo jeżeli moja ofiara nie będzie chciała najpierw mnie okraść lub oszukać, to ja jej technicznie nie jestem w stanie okraść. O to tutaj chodzi. No i to taka działalność na Wajchę, czy to cinkciarstwo była nie tylko w Polsce, to było, nie wiem, na Węgrzech też, tak? Ale rzeczywiście. Z tego co wiem, to polscy cinkciarze, czy polscy wajchowicze byli jednymi z lepszych w Europie, prawda? Tak, oczywiście, że tak, masz rację, bardzo dobrze, lekcję znakomicie odrobiłeś, rzeczywiście w Budapeszcie, na tak zwanej patelni przy dworcu Keleti oraz przy dużych domach towarowych, rzeczywiście odchodziła Wajcha na całego, bo tam przyjeżdżało 3/4 wschodniej Europy. Węgry były bardzo atrakcyjnym krajem, przyjeżdżali też turyści z zachodu. Od razu musimy
dzisiejszym młodszym widzom wyjaśnić, co to znaczyło ukraść 100 dolarów wtedy, bo to jest bardzo ważne. Bo dzisiaj ktoś powie, co mi z takiej dniówki 100 dolarów, które się kradło powiedzmy raz dziennie, załóżmy. To się robiło parę razy dziennie, no ale przyjmijmy, że nie idzie mi i mam 100 dolarów dziennie. Tak, tylko że pensja to była 30 dolarów wtedy. Mm-hmm. Czyli masz od razu jednym rzutem z jednego banku, to 3 pensje. To tak jakbyś ukradł równą wartość dzisiaj 6 tysięcy złotych. Mm-hmm. A 100 dolarów wtedy ukraść było żadnym problemem, żadnym. Robiło się dniówki przeciętnie, tam w Budapeszcie robili spokojnie 1000-2000 na głowę dziennie. No to tak, trochę marek rąbnęli, troszeczkę funtów, troszeczkę dolarów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówisz, że ta wajcha, czy to cinkciarstwo, to wymienianie waluty na ulicy już dzisiaj nie jest no jakieś takie popularne, a wręcz się tego po prostu nie robi. Dlatego chciałbym jeszcze wrócić do hazardu. Jak wygląda dzisiejszy hazard? Czy to może, nie wiem, automaty, czy jakieś inne kwestie? Jak wygląda ten dzisiejszy nowoczesny hazard? Wiesz co, ten hazard tak naprawdę mówiąc między nami wygląda nijak. Bo są kasyna, w których jak byłeś, sam widziałeś, że tak naprawdę wielkiego życia nie ma. Jest paru graczy, którzy grają na automaty, kilku, tak jak myśmy siedzieli przy rulecie, gra w ruletę, kilku gra w blackjacka. I to jest taki jakby, grają, bo lubią i rzadko się zawiązują w to ciekawsze gry. Na ulicy już tych gier nie ma, no to jak się spotka paru zapaleńców i zagra w derdę, mówiłem ci, dzisiaj gram z córką w derdę, bo nie mam z kim, bo nikt nie potrafi grać w tę grę. Dopóki nie nauczę, to nikt nie potrafi. W więzieniu była ta sama historia. Tam, gdzie byłem, uczyłem grać w derdę, bo jest to gra wymagająca pomyślunku, wiesz, wywracały mi się flaki do góry, jak widziałem, bo musimy powiedzieć wprost, no 95% więźniów to są dzisiaj debile, zupełne debile. I jak słyszałem o tych głupich, furmańskich grach typu 1000 albo 3-5-8, to naprawdę mnie zawracało. W derdzie musisz myśleć. Naprawdę niewielu udało mi się tam nauczyć grać w derdę. Tych, których nauczyłem, rzeczywiście była przyjemność z nimi gry, bo to byli ludzie myślący, ale tych jest niestety 5%. Automaty do gier zostały zdelegalizowane uchwałą Sądu Najwyższego 31 czerwca tego roku i już nie ma legalnych automatów do gry, co jest akurat dla mnie kompletnie niezrozumiałe, dlatego że jest kilka naprawdę dobrych, prężnych firm w Polsce. Tutaj nie mogę się odnieść, bo nie mogę reklamować tych firm, chociażby dlatego, że nawet nie mam ich zgody na to, które naprawdę dostarczały tę rozrywkę. Jest to tak naprawdę rozrywka w bardzo dobrym wydaniu. Automaty były świetnej jakości, wymogi prowadzenia salonów czy klubów, bo sam miałem takie, były dosyć wyśrubowane, to był monitoring, to były antynapady, czyli gracze musieli się czuć bezpiecznie i wiedzieć, że dostaną swoją wygraną. Ponieważ te automaty zostały zdelegalizowane, więc dzisiejszy rynek hazardowy na ulicy, poza kasynami, tak naprawdę nie istnieje. Tam gdzie są nielegalne automaty, ja się do tego w ogóle nie odnoszę, bo nie robię rzeczy nielegalnych. Natomiast no, liczę, że nadchodząca ustawa tak wyreguluje ten rynek, że te firmy, które jednak mają 20-paroletnie doświadczenie, powrócą legalnie na rynek i będą mogły dostarczać tego typu rozrywkę, bo musimy sobie powiedzieć jasno, też nie każdy gracz bądź amator automatów ma chęć pójść do kasyna. Po prostu nie lubią graczy, nie lubią dużych skupisk. To jak to jest możliwe, że jeszcze funkcjonują chociażby no, w Łodzi, tu gdzie teraz jesteśmy, na dużych ulicach w środku miasta punkty, nie tyle salony, co punkty z automatami, z jednorękimi bandytami i tak dalej, które są normalnie oznakowane, podświetlone i to się rzuca na środku ulicy w oko, że jest taki punkt i tam jest, on jest otwarty, funkcjonuje i tak dalej i nikt się do tego nie czepia. Jak to jest możliwe? Czy się nie czepia, tego nie wiem. No, wiem natomiast o zaostrzonych kontrolach
Urzędu Celnego. Nie odnoszę się zupełnie do tego, skąd są te automaty, bo nawet tego nie wiem, powiem Ci szczerze, że nie chcę tego wiedzieć. Natomiast też trzeba jasno wyjaśnić, że jednak i tak pomimo wyroku sądu administracyjnego ustawa hazardowa nie działa, ponieważ nie była ratyfikowana w Unii Europejskiej, a póki co, póki Polska jest w Unii, to obowiązuje prawo unijne przed polskim. I tutaj jest naprawdę bardzo poważny problem, bo jest tak zwany dualizm prawny. Więc z punktu widzenia prawa karnego ani właściciele lokali, ani właściciele automatów, ani operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, bo nie dokonują przestępstwa. Natomiast jeżeli chodzi o prawo administracyjne, jest zupełnie odwrotnie i doszło po prostu do paranoi zupełnej, kiedy człowiek, który jest właścicielem takiego lokalu i zostały mu wstawione automaty, potem dużą cenę zalał te automaty, idzie do sądu i dostaje wyrok uniewinniający, a następnego dnia idzie do sądu administracyjnego, zostaje skazany na karę grzywny, no jest paranoją. Więc żyjemy w jednym państwie. Wiesz, tutaj największa w Polsce firma zajmująca się automatami i notabene najlepsza, wiem to z doświadczenia, została postawiona w stan likwidacji z dniem 30 czerwca. Rzeczywiście automaty zostały zwiezione i wstrzymana została ich dystrybucja. Firma ta już nie prowadzi działalności. A duża szkoda, bo robili to na najwyższym poziomie. Tyle mogę powiedzieć na tą chwilę. Czekamy na rozwiązania prawne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzisiaj w związku z zupełnie słuszną polityką socjalną państwa, mówię tutaj o programach prospołecznych takich jak 500+, które są jakby bardzo dobre, no bo uważam, że ludziom, którzy potrzebują tego, należy pomagać i dzieci są zawsze przyszłością społeczeństwa, bo to jednak młode pokolenie w przyszłości będzie, mówiąc kolokwialnie, wyrabiało PKB. Jednak państwo będzie potrzebowało na to pieniędzy. Branża na pewno te pieniądze mogłaby w jakimś stopniu dostarczyć. Należy tylko uregulować rynek, będzie wszystko w porządku. No a czy ten hazard, który pozostał do dzisiaj, tak, te kasyna i tak dalej, mają jeszcze jakiś związek z przestępczością zorganizowaną, tak jak było do kiedyś? Słuchaj, kasyna dzisiejsze są w pełni legalne, to są spółki legalnie działające. Kto jest właścicielem tych spółek, nie jest mi zupełnie wiadome. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zawsze przestępcy, tak jak i normalni ludzie, grywali, zawsze tak było, jest i będzie, więc ja dzisiaj nie mam już związków ani kontaktów ze światem przestępczym, więc nie potrafię Ci powiedzieć, czy przestępcy chodzą do kasyna, czy nie chodzą. Jedno jest pewne, nie ma dzisiaj już tego hazardu na ulicy, nie ma szulerni, nie ma gier wzajemnych. Nie ma, nawet taki głupi przykład, wiesz, bzdurne przepisy. Polacy zaczęli naprawdę świetnie grać w pokera. W Hold'em Poker, jak sam wiesz, Polacy odnoszą sukcesy za granicą w turniejach. Dlaczego nie mogą grać u nas? Dawna sprawa w Szczecinie, bardzo głośna, kiedy to na imprezie urodzinowej zorganizowano turniej wzajemny. Tak naprawdę mówiąc o czapkę śliwek i wpadła policja, służba celna, jeszcze jedna służba, potem się okazało, że tak naprawdę się nic nie stało, rzecznicy prasowi musieli się tłumaczyć, bo to był idiotyzm. No, hazard jako taki jest biznesem takim samym jak każdy inny. Dlaczego go zatem nie uregulować prawnie
i państwo miałby nie pobierać podatku. Ja nie widzę powodu. Natomiast jeżeli przepisy będą wadliwe, będą wytwarzały szarą strefę. Po co? Zupełnie niepotrzebnie. To wszystko w tym odcinku i dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję.